Zajęcie z Agnieszką Mierzych, dwukrotną uczestniczką Igrzysk Olimpijskich, były nie lada przeżyciem, a na taką lekcję zaprosił czwartoklasistów w Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie. Lekcja wychowania fizycznego odbyła się na środowiskowej pływalni edukacyjnej. Nim Agnieszka pokazała, jak pływa mistrzyni, odbyła z dziećmi krótką pogadankę na temat triatlonu. Byłam już 2 razy na Igrzyskach Olimpijskich. Chciałabym, żeby w Lesznie byli kolejni olimpijczycy. Chciałabym, żeby to było w triatlonie, dlatego tutaj jestem. Mam nadzieję, że za kilka lat zobaczę kogoś z tych dzieci, jakiegoś leszczyniaka na kolejnych igrzyskach. Być może wśród uczniów jest jakiś mój następca, mówiła Agnieszka Jerzyk. Opowiadałam im o mojej drodze, jaką przeszłam do tego, żeby wystartować na igrzyskach. Pokazałam dzieciom sprzęt, jaki jest potrzebny do tego, żeby uprawiać triatlon. Myślę, że to była taka zajawka dla takich młodych dzieci, bo ja sama czasem nawet interesuję się tym i lubię mieć fajny sprzęt. No i pokazywałam im, jak się pływa. Większość z uczniów znała osiągnięcia leszczyńskiej triatlonistki po raz pierwszy, jednak mieli okazję spotkać się z nią na żywo. Z czego słynie Agnieszka Jerzyk? No, że była na Olimpiadzie w Rio, w Brazylii. Ja nie do końca znałam, ale właśnie poznałem. I? Jak się podobała taka lekcja? No, bardzo fajnie. Tak? Fajniejsza lekcja? No, mi się podobało i wcześniej już tak trochę znałem Agnieszkę Jerzyk, bo tata mi mówił, że ona jeździ w klubie 64-100, a ja też jeżdżę. Spotkanie z Agnieszką okazało się cenną lekcją. Trzeba dążyć za marzeniami i że jak się coś robi, to trzeba to dobrze robić i nie marnować tego, jak coś się nie uda. I chcielibyście odnosić takie sukcesy jak Agnieszka? Tak. Agnieszka Jerzyk przygotowuje się już do nowego sezonu. O tym mowa będzie w osobnym materiale.